Ksiądz Marek, zapraszając mnie tutaj i zachęcając, żebym przyjechała, mówił, że mogę wykorzystać ten czas na reklamę swojego zgromadzenia. Bo jest rok miłosierdzia, a ja jestem siostrą ze zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Nie umiem mówić, bo w sumie to jest moje takie publiczne wystąpienie pierwsze, ale postaram się powiedzieć tak to z serca, tak jak to czuję. Nasze zgromadzenie jest odpowiedzią na pragnienie Jezusa, żeby zgromadzenie takie było, aby głosiło miłosierdzie Boga światu i wypraszało je dla świata. Było to pragnienie, które Jezus powiedział świętej siostrze Faustynie. Jest ono zawarte w dzienniczku. Jest to numer 436. Odpowiedzią nasze zgromadzenie, tak jak każde, ma swój charyzmat. Charyzmat jest to natchnienie, jakie otrzymuje założyciel, założyciele od Ducha Świętego i które nadaje zgromadzeniu odrębny charakter i własne zadania. Także mimo, że wydaje się, że zgromadzeń jest dużo, ale każdy ma swój własny rys i każda z nas, każdy z nas, osób konsekrowanych, w tym charyzmacie się jakoś odnajduje. Może nawet nie jest to takie jasne na początku, dopiero w trakcie pewne rzeczy wychodzą. Dlaczego ja jestem tutaj, w tym miejscu? Naszym charyzmatem jest wielbienie, głoszenie i wypraszanie miłosierdzia Bożego całemu światu oraz świadczenie miłosierdzia bliźnim. W przyszłym roku obchodzimy 70-lecie. Naszym założycielem jest błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Wiemy, że był spowiednikiem świętej siostry Faustyny. On odczytywał wszystkie te pragnienia, które Chrystus od niej, jak gdyby od niej się domagał. I zrozumiał też, że wiele rzeczy, które Faustyna nie mogła zrobić, właśnie on był jak gdyby takim przedłużeniem jej, on był realizatorem. A nawet ona napisała, że jest jej pomocą, jaką Jezus dał jej, właśnie taką widzialną pomocą. Święta siostra Faustyna jest naszą duchową matką. Formy kultu, które realizujemy w naszym zgromadzeniu, które tak naprawdę to myślę, że wszyscy też znają, wszyscy jakoś zaakceptowali to i wprowadzili. Nawet myślę, że chyba każdy zna koronkę do Bożego Miłosierdzia, ją odmawia. W naszym zgromadzeniu jest czczony obraz Jezusa Miłosiernego. Jest to obraz Eugeniusza Kazimirowskiego. Obraz, który był namalowany w Wilnie, wtedy kiedy ksiądz Sopoćko był spowiednikiem świętej siostry Faustyny w tym czasie, 1934 rok. I ten obraz właściwie przez cały czas znajdował się w Wilnie, ponieważ po wojnie, kiedy tamte tereny zostały ogarnięte komunizmem, nie można było tego obrazu przewieźć do Polski. Nawet myślę, że on został jakoś tak uchroniony od zniszczenia. I dlatego nie jest on tak bardzo popularny jak obraz Chyły. Wypełniamy uczynki miłosierdzia. To tutaj też ksiądz rektor o tym mówił. W tym roku miłosierdzia myślę, że szczególnie, żeśmy to wszyscy rozważali. No i my też to w naszym codziennym życiu realizujemy. Jako siostry Jezusa Miłosiernego w tym hospicjum, w którym jesteśmy, my jesteśmy dwie, było nas, były nas trzy. Ja jestem lekarzem, siostra moja, współsiostra jest opiekunem medycznym, była też siostra pielęgniarka. Hospicjum istnieje tam od 2011 roku. Staramy się, mieszkamy na terenie hospicjum, staramy się dbać o sakramenty chorych, ponieważ tam mieszkamy, więc jak gdyby, jest to też nasz dom i chory, który jest przyjmowany do hospicjum, staramy się właśnie dowiedzieć, jaka jest jego sytuacja, staramy się zobaczyć, jaki jest jego też stan,
I jeśli jest potrzeba, to nasz kapelan jest oczywiście dyspozycyjny, bo to on udziela sakramentów. Zawozimy naszych chorych na mszę świętą do kaplicy. Mamy mszę świętą codziennie. O 12 w niedzielę jest msza święta, o 3. Wozimy chorych na wózkach, a też na łóżkach. Mamy takie możliwości. Odmawiamy z chorymi różaniec, koronkę do Bożego Miłosierdzia. Bardzo wiele wolontariuszy, którzy właśnie przychodzą, też przychodzą na tą mszę. Bardzo często są to osoby starsze. Akurat u nas właśnie zaczęło się od, wolontariat zaczął się od osób starszych, tych 65 powyżej. I te osoby właśnie przychodzą, modlą się z nami, pomagają nam tych chorych zawozić. Także to jest taka codzienna nasza modlitwa. To dbanie o chorych umierających pod względem takim sakramentalnych, ale też pod względem takim odmawiania koronki. My wierzymy, i Chrystus to powiedział wielokrotnie świętej Faustynie, że w momencie umierania odmawianie koronki łagodzi jego gniew, łagodzi jego sprawiedliwość, a otwiera bramy miłosierdzia. I my jako siostry mamy właśnie no wielkie takie nabożeństwo, wierzymy w to tak naprawdę, że tak jest, więc staramy się tych naszych chorych, odchodzących otaczać tą opieką, staramy się być przy nich i tą koronkę odmawiamy, czy to przy chorym, czy już modląc się tam u nas w naszej kaplicy, mamy swoją oddzielną kaplicę też. Staramy się naprawdę, żeby to było. Staramy się uczyć też rodziny. Się okazuje, że wiele rodzin nie potrafi odmawiać koronki. Właśnie no jest to czasem takie dziwne, że nie znają nawet słów. Więc mamy obrazki, przynosimy te obrazki. Nawet czasem to może takie trochę jest nawet na przymus. My się modlimy, no rodzina właściwie no wtedy się włącza, właściwie nie, no, trudno jej tak stać obok. Ale nawet pamiętam, że było takie świadectwo Polaka, który przyjechał z Anglii, który no, mieszkał tam i akurat no, natrafił na sytuację taką, że umierała jego matka i no, miał taką łaskę, że był. I tą koronkę właśnie też mu dałyśmy i odmawiałyśmy razem z nim. I on potem powiedział, siostro, dziękuję. Mówię, no trzeba właściwie szukać tego kościoła w Anglii. Na pewno też tam są kościoły. No naprawdę, są takie trudne sytuacje. Przy okazji tych rozmów, modlitw, wychodzą też różne rzeczy. Tu już też ksiądz o tym mówił. Właśnie, że ludzie żyją w związkach niesakramentalnych. To czasem właśnie no, zaczynają myśleć o tym, że no, może trzeba by było coś zrobić, coś zmienić. Modlimy się też za niewierzących, no bo są takie osoby, które przychodzą i za tych, którzy przez wiele, wiele lat nie byli u spowiedzi. Te osoby często boją się, czasem może nie rozumieją wagi swojego stanu, czyli wagi w ogóle tego momentu odchodzenia. I za tych, którzy właśnie jak gdyby odcinają się od kapłana, my modlimy się szczególnie, żeby właśnie no, przystąpili do tego sakramentu, żeby odchodzili pojednani. To jest moja współsiostra, która zawodowo pracuje jako opiekun medyczny. Jest koordynatorem wolontariatu też. Tak, bardzo chciałam, żeby to była, ale no, niestety nie mogła. Tak samo jak ja, wspiera rodziny, zajmuje się kaplicą i ogrodem. Staramy się, ponieważ mamy w naszym hospicjum, później pokażę, takie duże okna balkonowe. Nasz w ogóle budynek jest tylko parterowy, nie ma żadnego schodka tam. Więc staramy się, żeby to otoczenie jakieś takie no, było piękne. Było, no bo się okazuje, wiele osób no, lubi patrzeć na kwiaty i lubi popatrzeć też, co jest za oknem. Nie tylko może patrzeć, ale my staramy się też chorych wywozić na dwór, jak jest taka pogoda, no żeby też razem spędzali czas na dworze. Moja siostra właściwie więcej potrafi mówić lepiej, zajmuje się ewangelizacją. Może jeszcze pokażę tutaj ten nasz dom. Patronem jest biskup Domin. To jest nasz budynek.
tutaj tak dużo młodzieży zgromadzone, było to jedno takich spotkań katolickich ku Caritas, gdzie była taka msza zorganizowana. To jest nasza kaplica, oczywiście nasz Jezus Miłosierny, to jest nasz nowo wyświęcony biskup Włodarczyk, nasza sala rehabilitacyjna, kuchnia. Chciałam powiedzieć, że ten dom, no staramy się wprowadzać taką atmosferę rodzinną, jeśli można to tak nazwać. Mamy nie tylko łóżka hospicyjne, ale mamy też łóżka opiekuńcze, ponieważ jest Darłowo to mała miejscowość, jest 15 tysięcy. No, nie powiem, że nie ma tyle chorych, ale jak gdyby od początku ta liczba chorych się zwiększa, ale czasem no jak gdyby jest jeszcze takie społeczna nieakceptowalność oddawania chorych, więc nie jest to pełne hospicjum, więc dlatego mamy łóżka opiekuńcze. I może chciałam trochę powiedzieć o tym swoim byciu tam w hospicjum. Pracuję jako lekarz, więc jestem tam zatrudniona na etacie i zdaję sobie sprawę z tego, że no, dostaję za to pieniądze. Także to jest jedna jak gdyby forma mojego bycia tam. A drugie to jest moje bycie tam jako siostry zakonnej. I łagodzenie cierpienia, może to no, nie jest to na pierwszym miejscu, ale no, jest to jedną z jak gdyby takich priorytetów. Czyli pracując tam jako lekarz, staram się, żeby pacjent nie cierpiał. I nie jest tak, że na przykład o trzeciej, a o pół do czwartej kończę swoją pracę według tego regulaminu, ale staram się przychodzić i patrzeć, jak ten pacjent funkcjonuje później, że ten pacjent rzeczywiście nie cierpi, że on wie, że tam jestem, że my jesteśmy, że pielęgniarki wiedzą, co mają podać, jak podać, kiedy podać. Oczywiście nie jest to tylko cierpienie fizyczne, wszyscy wiemy, jest to cierpienie duchowe, które łagodzimy, cierpienie emocjonalne. W swojej takiej pracy, w swoim byciu tam oczywiście realizujemy te uczynki miłosierdzia. Dla mnie to jest takie szczególne, pocieszać, pomagać ubogim, strapionym i chorym. My odmawiamy to codziennie, jest to w naszej takiej codziennej modlitwie, którą zanosimy do Jezusa Miłosiernego. I też odmawiamy taką modlitwę o bycie miłosierną. To jest też dzienniczka świętej siostry Faustyny. Odmawiamy ją codziennie po rozmyślaniu. I codziennie jest to też dla mnie taki rachunek sumienia, czy ja rzeczywiście według tego żyję. Czy ja to wprowadzam w życie. I takie może najważniejsze rzeczy, które są tutaj dla mnie, to abym nie mówiła ujemnie o bliźnich, abym dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia. Takie ocenianie, to jest takie naturalne, też tutaj już padło to, więc staram się właśnie, oczywiście widzę to, prawda, widzę różne rzeczy, które są ujemne, ale staram się o tym nie mówić, staram się o tym przemilczać, a zobaczyć dobre rzeczy. Też śpieszyć z pomocą bliźnim, opanowywać swoje własne znużenie i zmęczenie. Można było powiedzieć, że no, pracuję tam przez 7 dni w tygodniu, tam jestem. Moim odpoczynkiem jest wtedy, kiedy wyjeżdżam. Także czas tutaj, kiedy tu jestem, to nabywanie takich jakichś nowych sił, nowej perspektywy, ale jest to dla mnie odpoczynek. Też tutaj ten fragment, który mówi o tym, święta Faustyna tak się modliła, szczerze obcowała nawet z tymi, którzy nadużywać będą dobroci mojej. Myślę, że jest, no mamy kontakt z rodzinami oczywiście i wiele, i czy pacjentów, czy rodzin, no zachowuje się różnie. Wiemy, że to też wynika może z ich charakteru, także z sytuacji, która jest trudna. Także staram się przyjmować każdego takiego, jakim jest. Oczywiście efekty mogą być różne. Staram się też no, być otwartą na te nasze rodziny. Wiele z nich przyjeżdża z daleka.
bo nie tylko to są chorzy z Darłowa, ale no może są z Kołobrzegu, czy tam ze Szczecinka, czy z tych południowych części naszego województwa. Przyjeżdżałem w różnych porach. Jeśli proszą o informacje, to zawsze jestem otwarta, żeby powiedzieć. Czy sama nawet wychodzę, żeby porozmawiać. Czy sama nawet dzwonię, żeby powiedzieć, że stan się pogorszył. Jeżeli chcą, to że mogą zostać. Staramy się umożliwić im to bycie z rodzin, z chorymi. Nasze sale są dwuosobowe. Są dwie izolatki też, ale jeżeli trzeba, to staramy się tak jakoś to ustawiać, że jeżeli wiemy, że rodzina jest bardzo taka liczna i bardzo widać czuła i troskliwa, to ta rodzina zostaje na noc. Zdarza się, że rodziny są praktycznie na okrągło aż do śmierci. Także staramy się im to umożliwić. Mówiłam, że tutaj księdzu też, że nasz dyrektor jest bardzo gościnny, więc on stara się nawet, jeżeli trzeba, to mogą zjeść u nas posiłek. Czy panie z kuchni też no, podadzą, czy przygotują. My jesteśmy oddaleni od miasta o pół godziny pieszo. Także w sumie jest to takie trudne miejsce do dostania się do nas. Nie jeździ żaden autobus. Także no, te rodziny, jak już u nas są, to czasem właśnie no, jest im trudno wyjść, czy coś sobie zorganizować do jedzenia. Więc staramy się im proponować, zadbać o to, herbata, kawa, żeby czuły się jak u siebie w domu. Staramy się właśnie tak wychodzić do nich, że mówimy na początku, co mogą, co jest realne w naszej sytuacji, w czym możemy pomóc. I później, no tak samo, stajemy się być właśnie cierpliwe z byciu z nimi i towarzyszyć im. Jeszcze może chcę powiedzieć o łaskach, które ja uzyskałam tam, pracując w tym hospicjum. Bo moja droga jest taka, że najpierw byłam lekarzem, jestem pulmonologiem, a później zostałam siostrą zakonną i, no i później zaczęłam pracować w hospicjum. Jedną z łask, które ja otrzymałam na tym miejscu, to jest jakaś zgoda na cierpienie i zgoda na śmierć. Myślę, że w swoim życiu tak bardzo no, buntowałam się, jeśli chodzi o cierpienie. I muszę powiedzieć, że zawsze całe życie byłam osobą wierzącą, ale była we mnie niezgoda na cierpienie. I taką łaską jest właśnie to, że mogę powiedzieć teraz, że myślę, że tu też powiem to, co ksiądz rektor mówił, że cierpienie wyzwala miłość, czyli cierpienie wydobywa nas z jakiejś takiej samotności, z egoizmu. I na pewno w moim życiu to się stało, że z osoby takiej bardzo jak gdyby koncentrowanej na siebie, na swojej pracy, na byciu jakąś taką dobrą tej swojej pracy, stałam się osobą, która właśnie jak gdyby przeakcentowała to wszystko, zmieniła. Oczywiście no, trzeba być dobrym i trzeba umieć tutaj profesjonalnie podejść do chorego, ale według mnie to właśnie no, ważniejsze jest to bycie z chorym, to bycie z nim, to otwarcie na niego. Pomaga tutaj ta wyobraźnia miłosierdzia, o której mówił Ojciec Święty Jan Paweł II, czyli wczucie się w sytuację chorego, zobaczenie, czy on właśnie jest spragniony. Zwłaszcza rano, kiedy przychodzę do pracy, to myślę, w wielu sytuacjach robię tak, przyjdę zobaczyć, czy ten rzeczywiście chory po nocy po prostu nie chce mu się pić. Także patrzeć na te potrzeby takie w sumie można powiedzieć proste, bo wielu chorych właśnie w tym takim stanie terminalnym staje się tak jak dziecko. Bardzo często nie potrafi zakomunikować swoich potrzeb, więc zobaczyć, czy nie jest mu za gorąco. W naszym budynku jest bardzo gorąco właśnie, jest ogrzewanie podłogowe, także w wielu sytuacjach właśnie staramy się, żeby odkryć tego chorego, żeby zobaczyć, że on właśnie cierpi nawet z tego powodu. Staram się też zachować w sobie tą wrażliwość. Myślę, że to jako siostra zakonna uczestniczymy w naszych dniach rekolekcji, w naszych dniach skupienia i zawsze wtedy pogłębiamy ten nasz charyzmat.
też takim dobrem, które ja zyskałam tam, jest to, że jestem może bardziej otwarta na zobaczenie dobra. Dobra, które Bóg czyni i myślę, że jedną z takich rzeczy jest właśnie zobaczenie, jak dobry Bóg jest dla alkoholików. Wiele naszych chorych właśnie jest byłymi alkoholikami, którzy po prostu zostali oddani, dlatego że najczęściej nie mieli rodziny, która by ich jakoś wspierała i opiekowała się nimi. I myślę, że sobie bardzo często patrzę właśnie, jak dobry Bóg jest dla nich. Te ostatnie momenty, oni naprawdę jakoś przebywają w takiej dobrej atmosferze. Kiedyś taki chory powiedział, w jakim ja apartamencie się znalazłem, kto za to zapłaci. Także no, jest to taki dar, który ludzie uzyskują za darmo, bo przecież nic nie płacą, a widząc to, dla mnie jest to wielka radość. Wielka radość z tego, że to jest możliwe, że Bóg jest tak dobry. Kolejną taką rzeczą jest to uzyskanie cierpliwości. Ja jestem taką osobą bardzo niecierpliwą i myślę, że od jakiegoś czasu tak chodzi za mną to zdanie z hymnu o miłości. Miłość jest cierpliwa. To jest wielka łaska, którą ja zdaję sobie sprawę, że jestem w tej łasce ćwiczona. Być cierpliwą nie tylko na chorych, ale być cierpliwą też na personel. Ksiądz biskup Zadarko, który jest jak gdyby opiekunem też naszego domu, powiedział kiedyś, że trzeba pracować z ludźmi, jakich mamy. No wiadomo, jest kłopot z personelem, więc staram się właśnie być cierpliwą w stosunku do tych braków, które ja mam, które oni mają. Tak cierpliwą jak Bóg, bo Bóg też jest cierpliwy w stosunku do nas. I myślę, że to już wszystko, co chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo.